rozwiązać to algebraicznie albo graficznie. Czyli mamy 2x dodać 2, dodać x minus 2 większe od 5. No i moim celem jest pozbycie się pionowych kresek. Z definicji 2x dodać 2 to jest albo po prostu 2x dodać 2, jeśli to 2x dodać 2 było nieujemne, albo to jest 2x dodać 2 bez kresek, ale z minusem z przodu, jeśli to 2x dodać 2 było ujemne. Czyli ten pierwszy człon mogę zastąpić albo tym, w zależności od tego warunku. Czyli tutaj, jeśli x jest większy, równy minus 1, a tutaj, jeśli x jest mniejszy od minus 1. I z definicji x odjąć 2 tak samo. To jest po prostu albo x odjąć 2, jeśli to x odjąć 2 było nieujemne, albo x odjąć 2 z minusem z przodu, jeśli to x minus 2 było ujemne. I to jest x większy, równy od 2, a to równoważnie x mniejsze od 2. Narysuję sobie oś najlepiej, żeby się nie pogubić, i zaznaczę te miejsca minus 1 i 2. I albo będę tutaj w tych x-ach, albo będę tutaj, albo będę tutaj, w tej części. Jeśli mój x należy od minus nieskończoności do minus 1 otwarte, bo tutaj mam ostrą nierówność, to wiem, że ten czynnik mam zastąpić tym. Czyli zapisuję minus 2x dodać 2. X jest mniejsze od minus 1, także tym bardziej jest mniejsze od 2, czyli ten czynnik zastąpią minus x odjąć 2 i to ma być większe od 5. No i tu już mam zwykłą nierówność liniową, którą rozwiązuję. Minus 3x większe od 5, czyli x mniejsze od minus 5 trzecich. Takie x spełniają tę nierówność przy założeniu, że x jest mniejsze od minus 1. Czyli to założenie nie obcina mi mojego zbioru. Czyli x należy w zbioru rozwiązań od minus nieskończoności do minus 5 trzecich. One spełniają wyjściową nierówność, tą z wartościami bezwzględnymi. Drugi przypadek, jeśli x należy od minus 1 do 2. X jest większe, równe od minus 1, więc ten czynnik zastąpiam 2x plus 2, po prostu 2x plus 2, a drugi zamieniam, bo jesteśmy wciąż mniejsi od 2, czyli muszę zamienić na minus x plus 2, czyli to, co tutaj napisałem. I to ma być większe od 5. I teraz mam x dodać 4 większe od 1. Ta nierówność jest równoważna x większe od 1. Ale moje założenie było to, że jestem w przedziale od minus 1 do 2 i tylko x większe od 1 spełniają wyjściową nierówność, zatem x należy od 1 do 2. Nie mogę wyjść poza ten przedział, bo tak sobie założyłem, że tylko do niego się ograniczam w drugim przypadku. I w trzecim przypadku, jeśli x należy od 2 do plus nieskończoności, czyli teraz jestem w tym przedziale, to jestem i większy równy minus 1 i większy równy 2, czyli mogę zamienić, po prostu opuścić wartości bezwzględne, czyli to zamieniam na to, a to zamieniam na to, czyli mam po prostu 2x plus 2, dodać x odjąć 2 jest większe od 5, czyli mam 3x większe od 5, czyli x większe od 5 trzecich. Ale jestem w przedziale, założyłem sobie, że jestem od 2 do plus nieskończoności, czyli ostatecznie x należy od 2 do plus nieskończoności, tylko takie liczby spełniają. Łącząc te trzy warunki, odpowiedź to x należy od minus nieskończoności do minus 5 trzecich, suma ze zbiorem 1, 2, suma ze zbiorem od 2 do plus nieskończoności. Czyli to jest zbiór od minus nieskończoności do 5 trzecich na minusie, suma od 1 do plus nieskończoności. Jeśli się podobało, to dajcie lajka i zapraszam do kolejnego filmu.